No, tak. My name is Jiří Havlída. I am from Poznan University of Technology. So I am obligated to keep time discipline. So now is too late. My suggest, so presentation 15 minutes, 4 minutes maximum discussion. Okay? That's all. So the first presentation will be given by Damian Łączny, Szkoła Dobrze Kartos, Jakub Lewandowski, Patrycja Bartowska, Witos. Bardzo proszę. Maksymum 15 minut. Dzień dobry. Nazywam się Daniel Łączny i tematem dzisiejszej mojej wypowiedzi jest Design and Construction of Innovation Particle Analyzer. W prezentacji przedstawię charakterystykę metody dynamicznej analizy obrazu. Przedstawię, na czym polega ta metoda, jaki jest jej zakres, co wpływa na dokładność pomiaru. Następnie scharakteryzuję dynamiczny analizator obrazu ADP 860, który jest na Uniwersytecie Kazimierza Wielkiego. Przedstawię jego budowę, możliwości pomiarowe. Przedstawię oprogramowanie, które jest wykorzystywane w tym urządzeniu. Jakie są możliwości zarządzania parametrami. Następnie przedstawię wyniki pomiarów dla materiałów polimerowych oraz biologicznych. Tym urządzeniem i wszystko to podsumuję. A więc tak, wielkość cząstek dynamicznych analizatorach obrazu jest określana na podstawie zarejestrowanego obrazu spadających cząstek w komorze pomiarowej przez wysokiej jakości światłoczułą kamerę. Obraz ten jest przetwarzany zgodnie z pewnym kodem i algorytmami, uzyskując na tej podstawie informacje o wielkości, liczności, a czasem nawet kształcie cząstek analizowanego materiału. Urządzenia tego typu pozwalają na pomiar w zakresie od 5000 do 20 mm. Czas pomiarów tego typu urządzenia trwa od kilku do kilkunastu sekund i zależy głównie od gramatury i stopnia rozdrobnienia materiału. Na dokładność pomiaru w dużej mierze wpływa jakość rejestrowanego obrazu, rodzaj zastosowanych algorytmów, właściwa kalibracja urządzenia oraz odpowiednie dozowanie materiału do komory pomiarowej. Urządzenia tego typu są w ofercie takich producentów światowych jak Fritsch czy Kansizer, czy MikroTrack. Widoczny na rysunku drugim dynamiczny analizator obrazu składa się z czterech podzespołów. Tutaj zestawu obliczeniowo-wizualizacyjnego, w skład którego wchodzi monitor dotykowy o przekątnej 17 cali, jednostki centralnej wyposażonej między innymi czterodzeniowy procesor poczęstotliwości tankowania 3,1 GHz, 8 GB pamięci operacyjnej, system Windows 10 oraz dedykowane oprogramowanie do analizy o nazwie Analizator, oparty na środowisku LabVIEW, służące do pomiaru i rejestrowania i do analizowania rejestrowanego obrazu. Jest tutaj jeszcze system pneumatycznego oczyszczania w postaci sprężarki bezszumowej, komory pomiarowej wyposażonej w pyłoszczelną kamerę CMOS z obiektywem telecentrycznym, która pozwala na nagrywanie szybkością 25 klatek na sekundę oraz system sterowania oświetleniem oraz oczyszczeniem. Urządzenie to pozwala na pomiar granulatów oraz suchych proszków w zakresie od 15 dziesiętnych do 3 mm w 20 przedziałach
Podczas pomiarów w urządzeniu są określane udział procentowy lub masowy średnich cząstek i wyniki te zostają przedstawiane na ekranie urządzenia w postaci histogramu. Pomiar w tym urządzeniu trwa zazwyczaj kilkanaście sekund. Analiza może być wykonywana dla obrazu szarego, jak i kolorowego, według ustawień użytkownika. Wszystkie wyniki są zapisywane w formacie XLS, które można odczytać w programie Excel. Oprogramowanie, tutaj analizator, umożliwia zarządzanie procesem analizy poprzez sterowanie parametrami rejestrowania i analizowania przetwarzanego obrazu oraz zakres pomiaru. Widoczny na rysunku trzecim obraz to jest interfejs programu Analizator. W górnej części tego interfejsu są pasek zakładek, w którym jest kamera, wideo, histogram oraz info. Domyślnie jest włączona zakładka kamera, w której możliwe jest jakby kontrolowanie działania analizatora. Wyświetlany jest obraz z komory pomiarowej z wykonywanej analizy oraz histogram wyników pomiaru. W zakładce kamera jest wyświetlany powiększony obraz z komory pomiarowej oraz z wykonywanej analizy. W zakładce histogram wyświetlany jest powiększony histogram, a w zakładce info są informacje o wersji programu. W dolnej części tego interfejsu znajduje się pasek stopki, w którym znajdują się przyciski za rozpoczęciem i zakończeniem zapisu analizy, prędkością aplikacji działania, zakończeniem działania tutaj programu oraz miejsce wskazania nazwy, miejsce wskazania nazwy tutaj wyników. Tutaj jeszcze zakładka kamera, jakby podzielona jest na trzy części. Blok sterowania kamerą, blok sterowania analizą obrazu oraz blok sterowania kontrolą, zakresem pomiaru. Tutaj widoczne na tym rysunku są blok sterowania kamerą oraz blok sterowania rozpoznawaniem. I blok sterowania kamerą są usytuowane przyciski sterujące między innymi rozpoczęciem i zakończeniem zapisu obrazu, włączeniem kamery, analizatora, wczytanie obrazu już zapisanego, wskazanie miejsca zapisu tego obrazu. Jest wskazany też czas naświetlania, jasność obrazu i poziom uwydatniania krawędzi obiektów. Natomiast w bloku analizy są przycisk rozpoczynający i zakończający analizę, tryb wykonywania analizy dla obrazu szarego lub kolorowego, kryterium rozpoznawania obiektu, tu domyślnie jest włączony kryterium Heimlanda oraz górna oraz dolna granica tego współczynnika, w którego jest rozpoznawane są obiekty. Dla obrazu szarego jest jeszcze możliwość ustawienia jasności, gamy oraz kontrastu oraz sposobu przetwarzania obrazu, w tym przez gradient, gauss, laplace lub wygładzanie. Natomiast dla obrazu kolorowego ustalamy, czy ma być on kodowany w obrazie szarym czy kolorowym. Jeżeli jest on kodowany w obrazie kolorowym, wtedy ustalamy graniczne poziomy kodu barwy czerwonej, zielonej i niebieskiej, a jeżeli jest kodowany w obrazie szarym, wtedy ustalamy poziom, poziom górną i dolną granicę koloru nasycenia, odcienia oraz iluminacji. Innowacyjnym analizatorem została wykonana analiza określająca procentowy udział masowy rozdrobnionych ziaren ryżu
kukurydzy oraz polipropylenu ustala w zakresie od 15 dziesiętnych do 3 mm. Kryterium, według którego były rozpoznawane tutaj cząstki, było kryterium Heiwonda dla obrazu szarego. Cząstki ryżu oraz kukurydzy zostały rozrobione na rozrobniaczu wielotarczowym, a cząstki polipropylenu na rozrobniaczu nożowym. I tutaj widoczne jest, że największy udział cząstek o dużych średnicach mają cząstki polipropylenu. Wykonano również drugą analizę dla rozdrobnionych ziaren ryżu, gdzie ustalono procentowy udział ilościowy średnic cząstek. I to było w zakresie też od 15 dziesiętnych do 3 mm. Ale powyżej 1,2 mm nie było już żadnych rezultatów. Pomiar był wykonywany dla obrazu kolorowego według kodowania szarego. Cząstki były rozpoznawane według kryterium Heiwonda. I co tu jeszcze muszę powiedzieć? No i, że tak powiem, wyniki odzwierciedlają tą samą wartość, co w metodzie sitowej i laserowej, które zostały przeprowadzone porównawczo. Tutaj jedynym problemem było, że podczas pomiaru dochodziło czasami, gdy materiał był zbyt intensywnie dozowany, do nakładania się cząstek podczas rejestrowania obrazu, skutkiem czego dochodziło do błędów w wynikach pomiaru i wyniki te były wtedy odrzucane. Podsumowując, ten analizator przedstawiony na prezentacji dzięki wysokiej rozdzielczości kamer oraz oprogramowaniu o dużych możliwościach zarządzania parametrami umożliwia szerokie zastosowanie do pomiaru wielkości cząstek, uzyskując jednocześnie bardzo mały błąd pomiarowy. Oprogramowanie urządzenia jest przyjazne dla użytkownika i w sposób intuicyjny pozwala na zarządzanie parametrami analizy oraz rejestrowania obrazu. Urządzenie te charakteryzuje się krótkim czasem analizy i konstrukcja komory jest tak zbudowana, że umożliwia wykorzystanie urządzenia do pomiarów w ciągu produkcyjnym. I tutaj jakby jedną dygresją jest, że zastosowanie podajnika wibracyjnego ograniczyłoby w tej analizie błąd ludzki podczas dozowania materiału. Dziękuję bardzo. Dziękuję panu. I understand that you describe commercial devices, tak. Parameters, methods, measurements, etc. Problem science is inside of your presentation too, or not? Nie. Okay, thank you very much. Dziękuję bardzo. Dobrze, to przejdziemy do drugiej prezentacji. Tam drugą prezentacją ma być druga prezentacja online. Czy ona się wyświetli? Tak. Ja tylko przeczytam, że next presentation will be given us by Ivana Klaczkowa. And subject of this presentation, heat production in condensing boilers and their influence on the cell and NOx emission values. Let's just
Halo? 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 I hear you. Welcome. But we have your presentation on our... Oh, yes, your presentation on our screen. So it's okay? Dobrý deň, now it's okay. Yes? Mm-hmm. Okay, so we start with your presentation. Mm-hmm. 15 minutes. Ďakujem. Yeah. For discussion. Okay. Okay. Mm-hmm. Okay. Please start. Ďakujem veľmi pekne. Dobrý deň. Dámy a páni. Dovolte mi odprezentovať môj príspevok o výrobe tepla v kondenzačných kotloch a ich vplyve na hodnoty emisí CO a NOx. Počujete ma dobre? Yes, it's okay. Dobre, super, ďakujem. Vzhľadom na to, že tepelná energetika patrí k najväčším producentom znečisťujúcich látok, splnenie medzinárodných záväzkov závisí od realizácie opatrení na zníženie produkcie týchto látok. Spaľovanie fosílnych energetických nosičov a z toho vyplývajúci vznik škodlivých emisí zaťažujúcich naše životné prostredie sa preto stáva ústrednou témou súčasnej dnešnej vykurovacej techniky. Pozitívny vplyv na zlepšenie stavu ovzdušia má aj zvyšovanie podielu plinofikovaných obcí a plinofikácia zdrojov výroby tepla, ako ich inovácia, hlavne z hľadiska výrazného zníženia emisí oxidov síry, uhlíka aj tuhých častíc. Pre ďalšie znižovanie, hlavne plynných emisí zdrojov tepla, spaľujúcich zemný plyn, je potrebné pristúpiť k novým systémom spaľovania, teda k novým konštrukčným princípom kotlových jednotiek. Fosilné paliva sú, ako sa ukazujú doterajšími skúsenosťami, hlavným zdrojom energie. Pri ich spaľovaní sa mení latentná, chemicky viazaná energia v palive na energiu tepelnú, ktorá má väčšinou vysoký teplotný potenciál. Pracovnými látkami spaľovacieho procesu sú teda palivo, okysličovadlo a produkty spaľovacieho procesu, ako plynné a pevné látky. Horenie je súhrn často veľmi komplikovaných exotermických reakcií zložiek paliva a okysličovadla, prebiehajúcich s intenzívnym uvoľňovaním tepla a prudkým rastom teploty reagujúcej zmesi. Zaťaženie životného prostredia s potrebou čerstvého vzduchu a generovanie množstva spalín pri výrobe tepla spaľovaním fosilných spalín je značné. Napríklad na zhorenie 1 litra ľahkého vykurovacieho oleju, respektíve 1 Nm kubického zemného plynu, je potrebné 11 metrov kubických čerstvého vzduchu, pričom vznikne pri teplote spalín okolo 200 stupňov Celzia a približne 20 metrov kubických spalín. Podstatné podiely plynných spalín pri spaľovaní zemného plynu tvoria vzdušný dusík, vodná para, kyslík, oxid uhličitý, zanedbateľné množstvo oxidu siričitého, oxid uholnatý, oxidy dusíka a nespalené uhľovodíky. Oxidy dusíka a nespalené uhľovodíky tvoria zmesi plynov variabilného zloženia. Podstatnou zložkou spalín je oxid uhličitý, ktorému sa v súčasnosti začína venovať zvýšená pozornosť z dôvodu jeho podielu na skleníkovom efekte pri stálom zvyšovaní jeho koncentrácie v atmosfére Zeme a jeho vysokej absorpčnej schopnosti infračerveného žiarenia. Čím vyšší je podiel uhlíka v nosiči energie, tým vyšší je spalinách podiel emisí CO2. Na základe zloženia zemného plynu podstatnou zložkou, ktorého je metán, je spaľovanie zemného plynu s najnižšími emisiami oxidu uhličitého oproti iným fosilným palivám.
Vzhľadom na to, že emisie CO2 sú pre dané palivo špecifické, ich znižovanie je možné len takými fyzikálnymi metodami, ktoré umožňujú znižovanie primárnej tepelnej energie na jednotku potrebnej formy, najčastejšie tepelnej energie. Je preto potrebné používať také kotlové jednotky, v ktorých na základe ich samotného pracovného princípu dochádza ku konzekventnému znižovaniu mernej spotreby paliva, napríklad modernizovaním vykurovacích zariadení, zavádzaním kondenzačnej techniky. Spaľovaním paliv s obsahom síry vzniká oxidáciou aj oxid síričitý, ktorý je v dôsledku jeho zlučovania s vodnou párou a vzniku agresívnej kyseliny hlavnou príčinou kyslých dažďov. Znižovanie emisí oxidu síričitého je možné jeho zredukovaním v spalinách a taktiež znižovaním mernej spotreby paliva. Z dôvodu nedostatočného množstva spaľovacieho vzduchu nevytvárania homogénnej stechiometrickej zmesi alebo nedostatočne dimenzovaného spaľovacieho priestoru dochádza pri horení aj ku vzniku prudkojedovatého oxidu uhoľnatého. Jeho redukcia v spalinách sa dosiahne najmä u plynových kotlov pomerne jednoducho. Zväčšením prebytku spaľovacieho vzduchu, zvýšením teploty horenia, respektíve zväčšením geometrických rozmerov spaľovacej komory. Redukcia hodnot koncentrácií CO však úzko súvisí s redukovaním ďalšej skupiny škodlivín, a to oxidov dusíka. Oxidmi dusíka sa väčšinou označujú chemické väzby dusíka a kyslíka, pričom v spalinách sa vyskytuje hlavne zmes oxidu dusnatého a oxidu dusičitého. V procese horenia sa skoro výhradne tvorí NO, menej ako 10% objemu sa ešte v priestore kotla oxiduje na NO2. Zvyšná časť NO sa oxiduje na NO2 až v atmosfére a tu aj spôsobuje s atmosférickou vlhkosťou vznik kyseliny dusičnej. Mechanizmus tvorby oxidov dusíka je silne závislý od podmienok horenia, ako sú teploty, koncentrácie, reakčný čas a kvalita paliva. Oxid dusnatý vzniká tromi spôsobmi, a to termickým, topným a reakciou dusíka obsiahnutého v palive s uhľovodíkmi v zóne paliva. Zníženie koncentrácie NOx pri spaľovaní zemného plynu je možné dosiahnuť viacerými opatreniami, a to poklesom teploty horenia vonkajším chladením plameňa, znížením teploty a parciálneho tlaku kyslíka vnútorným chladením plameňa, skrátením doby pobytu reakčných zložiek v oblastiach vysokej teploty a použitím katalyzátorov. Veľmi účinným spôsobom znižovania ekologickej záťaže životného prostredia z teplovodných kotlov je aj použitie kondenzačnej techniky v spojení s hodnými typmi horákov na spaľovanie zemného plynu. Fyzikálny princíp aplikácie kondenzačnej techniky na efektívnejšie využitie primárneho tepla spočíva vo využití energetického obsahu zemného plynu vo forme spaľovacieho tepla. Spaľovacie teplo vyjadruje celkové množstvo tepla uvoľnené pri dokonalom spaľovaní, ktoré obsahuje vodná para a ktoré sa uvoľní aj pri jej kondenzácii. Vyhrevnosť označuje množstvo tepla, ktoré sa uvoľní pri dokonalom spaľovaní, keď vzniknutá voda zostáva vo forme pary. Energia vodnej pary sa pri konvenčných vykurovacích kotloch stráca, pretože v spalinách uniká cez komín do ovzdušia. Spalením 1 metra kubického plynu vznikne cca 1,63 kg vodnej páry. Kondenzáciou tohto množstva vodnej páry možno získať približne 4,1 MJ tepla, čo stačí na ohriatie 10 litrov vody z teploty 5% nad bodvaru.
Táto energia však u kotlov klasickej konštrukcie odchádza nevyužitá. Predstavuje asi 9,1% hodnoty spalného tepla zemného plynu, čo je maximálne množstvo tepla, ktoré je možné získať jeho dokonalým spálením. Za dohodnuté jednotkové množstvo pri určovaní výhrevnosti a spalného tepla sa pri tuhých akvapalných palivách volí 1 kg a pri plynných palivách 1 Nm na minus tretiu. V zásade platí, že čím väčší je podiel medzi spalným teplom a výhrevnosťou, tým je vyššie využitie kondenzačného tepla. Výhodou zemného plynu oproti vykurovaciemu oleju je vyšší obsah vodíka a tým aj vodnej pary v spalinách. Zemný plyn pri spaľovaní neuvoľňuje žiadne oxidy síry, ktoré s kondenzovanou vodou vytvárajú agresívne kyseliny a preto na rozdiel od kvapalných palív je ekologickejším palivom. Zároveň teplota rostného bodu je oproti vykurovaciemu oleju vyššia, čo má vplyv na využitie energie uvoľnenej kondenzáciou. Maximálne využitie citeľného latentného tepla uvoľneného pri spaľovaní ušľachtilých palív je možné zmenou konštrukčného riešenia pri spaľovacieho priestoru. Inovácia geometrie tváru spáľovacej komory a zmena materiálu výhrevných plôch kotlov, kde sa spalinové cesty predĺžujú vytvorením spätných ťahov v prídavných výhrevných plochách, sú charakterizované znakom aj moderných klasických kotlov. Odstupňovaný prestup tepla v prídavných konvenčných plochách, ktoré sú viacvrstvové, teplne dobre vodivé, zaručuje, že povrchová teplota zostáva vždy nad rostným bodom spalín. Optimalizáciou viacvrstvových výhrevných ploch sa teplná strata spalinami zníži pod 6% a normový stupeň využitia dosiahne až 94%. Efektívne využitie energetickej hodnoty paliva závisí predovšetkým na konštrukcii spaľovacej komory kotla, tváre a materiály výhrevných plôch, spôsobe prúdenia spalín, ako aj na teplote teplonosnej látky vo vykurovacej sústave. Priebežným znižovaním teploty vykurovacej vody v nových konštrukciách kotlov sa ovplyvní hodnota spalín, ktorá znižuje kominovú tepelnú stratu a zvyšuje stupeň využitia kotla. V spaľovacom priestore moderných kotlov sú aplikované vratné komory rôznych konštrukcií, účelom ktorých je odstupňovaný prestup tepla a ochladenie spalín. Teplota spalín, ktorá sa meria na konci kotlového nástavca alebo za poslednou výhranou plochou, je rozhodujúcim kritériom pre kategorizáciu nových kotlov a ich použitie vo vykurovacích systémoch. Podľa teploty spalín a využitia ich energie, možno potom rozšíriť rozdelenie teplovodných kotlov následne na klasické, nízkoteplotné a kondenzačné. Kondenzačná výhranka, respektíve teplovinná plocha, býva z ušľachtilej okole a je umiestnená zvyčajne v mysle, takže kondenzovaná voda môže voľne očakať rovnaký výhľad, ako sa smerom na dol. Zabraňuje zvyšovanie koncentrácie, ktoré obsahuje kondenzácie. Vznikajúci kondenzácie omýva výhľadným plochom a udržuje ich čisté. V zmysle usporiadané výhrevné plochy z ušľachtilej ocele sieťou prebežne sa križujúcich prelitov majú vysokú účinnosť výmeny tepla pre kondenzáciu vodných pár. Veľké plochy výmeny tepla umožňujú intenzívny prenos tepla do kotlovej vody a tým veľmi využitie energie. A na záver už len zhrniem, že kondenzačná technika využíva značnú časť tepla,
ktorá v konvenčných vykurovacích systémoch uniká vo forme citeľného a efektívneho tepla v maliniach komínov. Potenciálne teplo sa vhodným usporiadaním teplovýmenných plôch a prúdenia vratnej vody v teplovodnom kotli odovzda kotlovej vode, čo má za dôsledok jednoznačne menšiu spotrebu primárnej chemicky viazanej energie v palive a taktiež nižšiu záťaž životného prostredia emisiou oxidu uhličitého. Kondenzačné kotle sú konštruované tak, že skoro úplne využívajú spaľovacie teplo a tým aj energiu, ktorú obsahuje palivo. Technika spaľovania s dôsledným využitím tepelného obsahu ušlachtilých palív v moderných kotloch umožňuje podstatne efektívnejšie vyrábať tepelnú energiu v celom spektre prevádzkových stavov vyskytujúcich sa počas vykurovacej sezóny, ako aj zredukovať potrebu paliva a emisie stavových látok. Pozdravujem do Polska a ďakujem za odprezentovanie. Thank you very much. Any questions? Wait a minute. Any questions? Did you considerate, for example, influencing, very strongly influencing temperature on the emission of anions, for example? We note that when increase temperature, emission increase very strongly. And it is NOx is very strong, no positive for our health, for example. Yes. Thank you so much. Pozdravujem. Że zabijają, że zabijają z NOx przede wszystkim silnicy samochodowe. Tym bardziej jak się ma z turbinką, jest bardzo wysoka temperatura, nie idzie tego wymagać tymi filtrami cząstek stali, to jest nic. So, the next presentation gives us Professor Darina Andrzejczyk. Good afternoon, ladies and gentlemen. Mr. Chairman, you're here. The hotel is around. What present you have a guest card, you are recently, Chasky. Nášho výskumu zameraného na cieľenú modifikáciu na celú modifikáciu zloženia polymerných systémov, ktoré sú určené pre konkrétne priemyselné aplikácie, ktorým sa zaoberáme v našom kolektíve na hrubu priemyselných technológií spolupráci, priamy úkaz s priemyselnou Takže aktuálne trendy v produkte polymerných materiálov sú v súčasnosti zamerané hlavne na uspokojenie neustále sa zvyšujúcich nárokov zákazníkov na výslednú kvalitu produktu. To je spojené teda s potrebou vývoja nových polymerných systémov so špecifickými vlastnosťami v súlade s potrebami aktuálnym požiadavkami priemyselnej praxe. Táto modifikácia, alebo teda vývoj nových materiálov je spojený, alebo takou najčastejším spôsobom vývoja nových materiálov je cieľená modifikácia zloženia, že existujúcich polymerných materiálov, alebo teda zostáva nových receptúr pre prípravu polymerných materiálov za účelom zlepšenia fyzikálnych a mechanických vlastností. Najčastejším spôsobom a takým najvhodnejším spôsobom v súčasnosti, keď bojujeme s rôznymi rôznych priemyselných výrob, je aplikácia nových alternatívnych plnil, najčastejšie a najlepšie na báze rôznych vybraných priemyselných odpadov, ktoré sú potom aplikované do polymerných materiálov ako čiastočná alebo úplná náhrada bežne používaných plnil. Tento postup
Tento postup za sebou prináša celý rad benefitov, ako je nízka cena výsledného produktu, ekologizácia výroby, nové spôsoby a postupy materiálové hodnotovania rôznych odpadov. No a musí to samozrejme byť spojené s celkovou úpravou a zlepšením výsledných vlastností produktu, ktorý je teda týmto postupne vyrábaný. My sme sa teda zaoberali skúmaním a aplikáciou dvoch typov alternatívnych plnín, ktoré boli na báze vybraných organických odpadov z energetiky, to bol odpad SVD a zo spárskej produkcie, ktorý sme nazvali KAL, ktorú poviem kvôli čomu. Tieto dva typy alternatívnych plnín boli použité ako náhrada bežne používaných plnín do kumaranských zmesí, ktorými sú sadze a silika. Prvým alternatívnym plnivom bol odpad z energetiky, ktorý vzniká ako medziprodukt alebo vedľajší produkt pri odsírovaní spalín zo spalovania hnedého uhlia v energetike. Tak ako pred chvíľkou kolegyňa hovorila o spalovacích procesoch a o produkcii škodlivých plynov pri spalovacích procesoch, tak práve tieto desulfurizačné procesy alebo odsírovacie procesy sú potrebné aplikovať v energetike. Tento produkt teda vzniká v odsierovacom zariadení, kde sú tieto spaliny zo spalovacieho procesu hnedého uhlia alebo všeobecne uhlia odťahované a sú uvádzané do priamého kontaktu s vodnou suspenziou uhličitého vápena, teda vápenca. Sledom reakcií, ktoré prebiehajú v tomto odsierovacom zariadení, dostávame výsledný produkt vo forme dihydrogenovaného latenatého. Energetici ho nazývajú energostadrovec. Inak chemickým zložením má tento odpad SVD, preto sme ho tak nazvali SVD, alebo to síra latenatý dihydrát SVD. Chemickým zložením je takmer totožný s minerálom stadrovcom, ktorý je používaný aj v gumárskom priemysle ako plnivo. Preto táto chemické zloženie tohto nášho alternatívneho plniva alebo tohto odpadu dáva tú možnosť aj teda pozitívny predpoklad pre jeho aplikáciu v gumárskom priemysle vo funkcii alternatívneho plniva. Druhým alternatívnym plnivom lokál, ktorý vzniká odpad v procese navážovania a miešania spárskych surovín. Tá zmes spárskych surovín sa nazýva kmeň, spársky kmeň. Tento kmeň, spársky kmeň alebo spárske suroviny sa potom tavia v peci, vzniká kavenina, sklovina a po jej vytvárovaní a skladení vzniká sklo. Tieto suroviny, keď sa s nimi manipulujú, oni sú väčšinou práškové, takže ten odpad z tých surovín je odvázaný prúdom vzduchu do mokrého mechanického odlučovača, kde je privázaný do kontaktu s vodou a vzniká vodná suspenzia, nazvaný KAL, ktorý sme potom ďalej nevyužívali. Chemické zloženie tohto KALu je veľmi blízke chemickému zloženiu používaných minerálnych plnín, ako napríklad kaolín, ktoré sú používané aj v spárskom priemysle. No a taktiež je hlavnou zložkou, majoritnou zložkou je oxid tremičitý, ktorý je aj hlavnou zložkou bežne používaného svetlého aktívneho plniva v silike. Takže opäť takto chemické zloženie tohto odpadu nám umožnilo uvažovať o tom, že ho použijeme ako alternatívne plnivo do polymerických elastomerných systémov.
Tieto alternatívne plnivá nevyžadovali žiadnu zvláštnu, žiadnu špeciálnu úpravu, stačilo ich vysušiť na konštantnú hmotnosť, trošku rozomlieť, rozotrieť následne. Starobila si to rozbor, gramometrická analýza a následne boli teda aplikované ako vo forme alebo vo funkcii plniv do polymerných materiálov. Nové cieľenie modifikované polymerné systémy, elastomerné systémy boli pripravené dvojstupňovým miešaním laboratórnom mixery Plastograph Brabender pri uvedených podmienkach. Použitými plnivami boli jednak tie naše alternatívne plniva KAL a SVD, ktoré boli použité ako čiastočná, ale majoritná náhrada bežne používaného plniva, ktorým boli sadze, a tiež náhrada plniva siliky. Ako elastomerná matrica bol použitý prírodný kaučuk SMR 10. Ako môžeme vidieť v tabulke, kde je uvedené dávkovanie jednotlivých plnív do tých našich pripravených elastomerných systémov, kde celkový obsah plnil vo všetkých tých systémoch bol 77 DSK, to znamená 77 dielov na 100 dielov kaučuku. V prípade, teda vo všetkých týchto systémoch bolo rovnaké dávkovanie pôvodne používaného alebo bežne používaného plniva sadzy. Ich majoritné množstvo bolo nahradené našim alternatívnym plnivom SVT a v systémoch K1 až K4 bolo toto množstvo doplnené určitými dávkami alternatívneho plniva KAL a v systémoch v rade S1 až S4 bolo to množstvo doplnené a teda bežne používaným plnivom silika. Polymerné systémy boli študované z hľadiska ich reologických vlastností a vulkanizačných charakteristík. Z tých reologických vlastností to bol minimálny a maximálny krútiací moment, z vulkanizačných charakteristík už štandardne testovaný, stanovovaný optimum vulkanizácie alebo optimálny čas vulkanizácie, bezpečnosť zmesi alebo stracená bezpečnosť zmesi a rýchlostná konštanta, rýchlostný koeficient vulkanizácie na uvedenom prístroji. Po vulkanizácii boli vzorky testované z hľadiska fyzikálnych a mechanických vlastností. Boli vybrané dve konkrétne fyzikálne a mechanické vlastnosti, a to odrazová pružnosť a tvrdosť, ktoré boli takými prioritnými z hľadiska požiadavky priemyselného partnera, pre ktorého sme vlastne tieto polymerné systémy vyvíjali. A následne boli tieto vulkanizáty po ťahových skúškach deštrukčných, boli skúmané ich lomové plochy týchto vzoriek mikroštruktúrnou analýzou na elektronovom mikroskope, kde sme sa zamerali hlavne na posúdenie miery prepojenia alebo nejaké interakcie časti spojiva s polymernou matricou. Pri výsledkoch reologických vlastností sme sa zamerali teda na ten minimálny a maximálny krútiací moment. Ten minimálny krútiací moment je alebo zodpovedá viskozite humaranské zmesy na začiatku vulkanizačného procesu. Maximálny krútiací moment zase charakterizuje vulkanizár alebo vulkanizovanú gumu na konci vulkanizačného procesu a teda charakterizuje takú tuhosť toho vulkanizátu na konci vulkanizačného procesu. Ako možno vidieť z grafu, tak systém, aj keď teda tie hodnoty sa zdajú, že sú približne rovnaké a porovnateľné, predsa len, keď si pozrieme systémy K1 až K4, ktoré obsahovali kombináciu alternatívnych plnív SVD a KAL,
možno pozorovať nižšiu hodnotu minimálneho krútiaceho momentu, ako v prípade zmesí, alebo teda tých systémov z S1 až S4, ktoré obsahovali siliku. Naopak, maximálny krútiací moment u týchto systémov, ktoré obsahovali len alternatívne podľa, bol vyšší, ale tie hodnoty maximálneho krútiaceho momentu boli vyššie ako v systémov silikových. Takéto zvyšovanie vlastne minimálneho krúteceho momentu a také dispozity na novej zmesi na začiatku lokalizačného procesu je vlastne také, dá sa povedať, prirodzené pre silikové systémy, lebo silika je považovaná a je používaná ako aktívne svetlé plnivo, ktoré má výrazne služujúci efekt, čiže so zvyšujúcim sa množstvom tej siliky je zmesi prirodzene. Ten minimálny krútiací moment na začiatku toho lokalizačného procesu stúpal. Z výsledkov vulkanizačných charakteristík vyplýva, že systémy s kombináciou alternatívnych plnív K1 až K4, čiže s kombináciou len alternatívnych plnív SVD a KAL, vykazovali nižšie hodnoty ako bezpečnosti zmesi, tak aj optimálneho času vulkanizácie v porovnaní so systémami s obsahom siliky. Tie teda vykazovali vyššie hodnoty alebo takú dlhšiu dobu vulkanizácie alebo dlhší vulkanizačný čas. Možno to pripísať tomu teda, že vysvetľujeme si to tým, že plnivo SVD, ako už ukážem, samotné plnivo SVD má určitý účinok a príspevok k vulkanizačnému procesu, čiže na pomalú vulkanizáciu urychluje ju a ešte v kombinácii s kalom má tento urychľujúci efekt výraznejší. Ten pozitívny efekt tohto alternatívneho plniva sme skúmali aj lepšie. Je známe teda, že síra je používaným vulkanizačným činidlom a vlastne z hľadiska chemického zloženia toho nášho alternatívneho plniva SVD, ktoré obsahuje siranový anion, tento siranový anion sa priamo zapája do procesu, vstupuje do procesu vulkanizácie, napomáha vlastne zosieťovaciemu procesu tých elastomerných reťazcov v polymernom materiáli, ktorý teda prebieha v tom procese vulkanizácie. A môžeme teda povedať, že to naše alternatívne plnivo nie len pôsobí ako plnivo, ale má aj do určitej miery taký účinok z hľadiska vulkanizačného procesu, čiže dochádza tam aj k chemickému prepojeniu medzi tým našim plnivom a elastomernou matricou. Dokázali sme to, skúmali sme to a dá sa povedať, že aj dokázali testom rozpustnosti v tom lene, kde sme sa teda snažili dokázať ten príspevok plniva SVD k vulkanizačnému procesu. Robili sme test rozpustnosti v toluene. Tie toluene boli vystavené vzorky nevulkanizovanej gumy, nevulkanizovaného polymerného systému elastomerného s obsahom síry, áno, ktorý nebol podrobený vulkanizácii. A vzorka B, áno, je vulkanizovaný elastomer, ktorý obsahoval len naše alternatívne plnivo SVD, ktorý obsahoval síru na bežné vulkanizačné činidlo. Ako možno vidieť, už po 48 hodinách dochádzalo k určitému čiastočnému rozpúšťaniu nezvulkanizovaného elastomeru obsahujúceho síru, a po 72 hodinách už sa rozpustil úplne.
naproti tomu ten náš telasoverný systém s obsahom len alternatívneho poliva SVD len naučiaval, áno, nedochádzalo k jeho rozpúšťaniu, čo je jasným dôkazom toho, že v tomto našom systému došlo k vulkanizácii, pretože je známe, že vulkanizáty v týchto organických rozpúšťaniach len naučiavajú, áno, ale nedochádza k ich rozpúšťaniu, kdežto nevulkanizované doma sa rozpúšťa v bežných rozpušťovaných organických. Takže dochádzalo k určitej miere vulkanizačného procesu len za prítomnosti nášho alternatívneho plyna SVD v elastomernom systéme. Tento proces a to zapojenie tohto plniva SVD sa preukázalo aj pri mikroštruktúrnej analýze pomocou elektronového mikroskopu. Môžeme vidieť snímky, na A je snímok lomovej plochy vulkanizátu, ktorý obsahoval alternatívne plnivo SVD. B predstavuje snímku vulkanizátu obsahujúceho alternatívne plnivo KAO. Ako možno vidieť na tomto snímku, toto je jasne sa tam vlastne zobrazila častica alternatívneho plniva SVD, ktoré na tých lomových plochách vždy vidieť, že je viazaný k tej polymernej matrici elastomeru. Nedošlo úplne k jeho vytrhnutiu z tej štruktúry toho elastomeru. Naproti tomu, keď si pozrieme ten druhý snímok, tam tie častice alternatívneho plniva KAO vytvárali na viacerých lomových plochách, tu som vybrala len jednu snímku, takéto otvory alebo teda dutiny po tom roztrhnutí, čiže tam je jasné, že tie častice neboli nejakých chemicko-fyzikálnych väzdami viazané k tej elastomernej matrici. To teda môžeme usúdiť, alebo nám to aj potvrdilo, že to alternatívne plnivo SVD sa prejavuje interakciou, fyzikálno-chemickou interakciou s polymernou matricou. Naopak alternatívne plnivo KAO nevykazovalo žiadnu chemickú reakciu s polymernou matricou. Bolo len mechanicky zamiešané, teda tie určité vlastnosti ovplyvnilo samozrejme, ale nedošlo tam nejakej chemickej interakcii. Z fyzikálnych a chemických vlastností sme sa zamerali na skúmanie odrazovej pružnosti a tvrdosti. Môžeme povedať teda, že systémy polymérne, elastomérne, ktoré obsahovali kombináciu alternatívnych plniev SVD a KAO, tak tieto systémy vykazovali vyššie hodnoty odrazovej pružnosti a nižšie hodnoty tvrdosti v porovnaní s elastomernými systémy, teda nižšie hodnoty tvrdosti, áno, v porovnaní s elastomernými systémami toho radu S, ktoré obsahovali silíku. Najmä teda táto odrazová pružnosť je veľmi dôležitým parametrom, na ktorom záležalo nášmu priemyselnému partnerovi. Odrazová pružnosť priamo súvisí so valivým otvorom. Valivý otvor, a to znamená, že čím je vyššia odrazová pružnosť, tým je nižší valivý otvor. Valivý otvor vzniká pri pohybe kolies, áno, pri pohybe kolies, teda keď si tú elastomer sme si používali na výrobu kolies, či už pevných, plných alebo klasických, teda ústených autoplášťov. A teda čím je vyššia táto odrazová pružnosť, tým je nižší valivý odpor. A čím je nižší valivý odpor, tak ten zase súvisí úsporou paliva pri prevádzke vozidla. Takže priama požiadavka od nášho priemyselného partnera bola: namiešajte nám polymerný systém taký, aby mal čo najnižší valivý odpor, teda čo najvyššiu odrazovú pružnosť, optimálnu tvrdosť,
aby bol ekologický, aby bol ekonomický, áno. Takže to sme sa všetko snažili, no to je tá kombinácia mnohokrát takých nesplniteľných prianí zo strany priemyselného partnera. Nám sa to nejako podarilo. Bol to vlastne aj takým našim, takým cieľom toho celého nášho výskumu v tejto oblasti. Čiže pripraviť, vyvinúť a pripraviť ekonomický vulkanizár, ekonomický polymerný systém s vysokou odrazovou pružnosťou, nízkym malým odporom, ktorý bude priamo určený pre výrobu plných kolies pre transportné systémy. To sú transportné vozidlá, ktoré sú používané v rôznych druhoch priemyslu a pre autopláště. Áno, to sú bezhľadové zmesy, ktoré sú priamo v kontakte s vozovkou a tým, že tieto zmesy, ktoré z nimi prichádzajú, sú mäkké, majú nízky validý odpor, tak sú vhodné priamo pre zimné autopláště. Výsledkom, takým výstupom tohto výskumu boli patenty, slovenský patent a medzinárodný patent, ktorý teda je zameraný na novú receptúru tejto zmesi priamo s obsahom týchto našich alternatívnych plodín. No a na záver dovolte uvieť, teda zistili sme, že tieto študované odpady z energetiky a sklárskej produkcie je možné využiť ako ekologické plnivá, ako my sme ich vyskúšali aj ako úplnú náhradu bežne používaných plnín, ale ukázalo sa ako čiastočná náhrada, ale majoritná náhrada, v podstate tam to ako úspora bola, sa ukázalo, že tie výsledné systémy dosahujú veľmi dobré vlastnosti. Tá kombinácia tých našich dvoch alternatívnych plnín sa zistilo, že veľmi pozitívne vplýva na reológiu, vulkanizačné charakteristiky, modifikovaný veľastrozorný systémov a veľmi dobre ovplyvňuje a zvyšuje odrazovú pružnosť a znižuje malý odpor už tých výsledných vulkanizátov. A vlastne tieto alternatívne plnivá boli aplikované teda do týchto zmesí a sú súčasťou tej novej patentovanej receptúry pre prípravu elastomerných systémov priamo pre priemyselných partnerov. Ešte poďakovanie grantom a projektom. A vám všetkým veľmi pekne ďakujem za pozornosť. Thank you very much for your pleasure in listening to the presentation. Thank you. Thank you very much. Any questions for the professor? Any professor there? So, can you share my professor as you did? No. Thank you very much. Thank you. That's all in this session. No to co, to ta prezentacja będzie next will be for you, okay? So next presentation will be given by Alexander Ishtani and Dominik Kuczynski, Krzysztof
Varanasi. Ista. A, ešte. Prezentácia. Prezentácia. Coffee break is from 10:15. Let's go. Good afternoon, my name is Alexandra Bishtunik. I'm from Cornell University of Technology, Institute of Machine Design. And today I will talk about mechanical properties of the materials included in the conveyor belt structure. First, I would like to say something about the belts, make some introduction. Next, I show my observation about its structure, and the third part, I should say something about my preliminary research about roughness, hardness, and tensile strength test. First, about construction and application, as you can see here, the tooth belt and conveyor belt should work in two functions in the same time. We have a drive function and transport function. And as you can see, the belt is extant and the band here. And we need to have enough strength for this belt, and we need a proper surface of this belt because we can transport a different elements on surface, for example, food, wood, paper, glass, and so on. And as you can see, we have here the belt, which have the concrete construction. Here we have his body. This is the basic material of the belt and polyurethane here, here, and here. But we can have also the other material, for example, rubber. And inside this material, we have reinforcement. And the tension member is here to make this belt strength, enough strength. And here we have copper reinforcement. And here we have steel reinforcement. And this one, we can see that on the top surface we haven't got any fancy, but on these two belts we have fancy here from fabric and here from foam, for example. And this is we need this fancy to change the properties of the surface. And this one of the two. And this connection is made when the belt is formed, but this two on the top we can connect later, for example, by gluing. And what is important to me is the properties of the surface while we gluing and when we make bond connection between this material. I need to know which properties have the have this materials, because in the mathematical model there are some properties of this materials. And what about my observation? Here I take the materials which I selected to the research. First, I have a polyurethane fabric. As you can see, here we have a heterogeneous structure. It's rough, and the glue can go inside this material. For example, PEL4, we have the different structure on the one side and different on the second side. We can have the closed pore. Here we can see
it's glossy, here painted it's matte, and they have a different roughness. I said something about roughness on the next slide, but here I would like to see how it's different under the microscope, because the surface is important to adhesive. And as you can see here, we have two beds with the different structure of the surface. And as you can see, we have belt from polyurethane, but we have different structure. Here we have a smooth structure, here we have rough structure. So now that we can change this parameter in a very high range. And the third pair of the material is blue. And as you can see, we have here an air bubble. Because if we put the blue for pre-drying, this bubbles go into. If we have blue, for example, 1 millimeter thick, there was lots of bubbles. If it was, if I decrease the thickness, for example, for 0.05 millimeters, we can see there was less this bubble, maybe not on this picture. Here I have the result of the measurement of the roughness, and from the belt I have these two parts. As we can see, for the R max, RZ and RA, we have lots of differences. It's a high differences between these two belts. So we know that we can change this this parameter, and after that we can check how it's influenced for the bonding. And as you can see, for example, for the foam and the belt, what is the difference? So we have so much different materials to connect. What about hardness? This three position, first, I checked this and connect with the parameters which was in catalog. And this is almost the same with this value. So I check and measure this parameter, for example, for that with fabric, which was made in the production. We can see this here. And we can see the hardness was higher than in the same belt without covering. And as you can see here, I in these two parts, I made the connection with glue, gluing this material, belt and foam and belt with fabric, and I measured this hardness. And here we can see that if I glue, if I adhesive bond this material, the hardness decreases. So we must remember that not only the this material changed this hardness, but also the glue. And we must check how it's influenced to the hardness too before we the cover wrap. And here I have a tensile stress test. I made the dumbbell shaped specimens for this test, and they have a different perception. All of them have the width of 10 millimeters, but the cross section and its thick was different. So we can compare the force only the break stresses. And I'll say about this later.
And here you can see how it's broke. The fog broke like this. We have this. We have here some elongation, but this fog come back to its shape. Maybe not at all, but more than, for example, the fabric. Here we have broken. Here the broken of the reinforcement, and here maybe it's not so visual here, but there, here and here. And what was the problem of this test? It was that the roof have a very long elongation, very high elongation. So we need to make 0.05 millimeters thick specimens to work it on the machine, because the wrench was too low to make some thicker specimen. And what was the problem with the belt? That if we have the belt with no end, we haven't got something like that. But here I have a problem with that the reinforcement go out from this body of the belt. And also I see after the broke the fall was that not only broken was here, but it's destroyed on the other part, on all of this part. And here we have a chart with all of the results. And just to on the top, we can see the different lines. And these two lines show the result of the bed, which have eight line of steel reinforcement. This one. On the down side, this showed the measurements of the specimen with seven line of reinforcement. You can see the difference, one line, and what is the difference. On this chart, we can see here, and this is the result of growth the reinforcement. And this is the result when the reinforcement go out of the bed. And this is different special to compare this two elements. And as you can see here, we have only three line of reinforcement left. So we can compare the force. Here we have eight line, here only three line. But the elongation was nearly the same. As we can see on this this diagram, maybe not looks so nice because the machine is to measure the 50 kilonewtons, and for the not so high force, it shows in with this. There is a problem like this. But we can see how it's nearly the force, about 15 or 20 newtons to block this specimen. But if we think about the elongation, and if we think about it was only 0.05 thickness, the stresses, break stresses, was I think high, and it was higher than, for example, for the foam. As you can see, there was the very high repeatability of this on this specimen, on this result. And here we have the result for fabric. As you can see here, the force increase, and here the force decrease because of the take off the line of materials. So the elongation goes
for a few seconds too and take off the materials of the specimen. It looks here as elongation, and here maybe not on this picture, but there was the materials which was out. And here we have confirmation of the elongation at the present elongation break. As you can see, very low elongation in on the bed. It's good for the transport function. And as you can see here, what is the adhesive elongation? It's almost four times higher. And what I say, this is the breaking stress on the periretinal fold, and this is to the this cross section to adhesive. We can see the difference, high difference. And the breaking stress is for the bed is the highest, what about the summary and the result from the research and some of the variables from the materials from the catalogs are nearly the same. We must remember about that gluing have influence for the end product, and the next research should be made, and I would like to make this this research, and I plan to check what influence the roughness, for example, have for the adhesive bonding. Thank you. Thank you for the presentation. Interesting presentation. Cool. Any questions? These problems are situated in prepared PhD dissertation. Yes. Can I employ? To wyraźnie widać, że te materiały są nieźle, tak? Poza tym, to są kompozycje. Wspomniała o modelu matematycznym. Czy już macie jakieś wizje? Czy jeszcze może zacząć? Nie, bo to będzie jakiś. Powiem tak. Perspektywy, czy jak to nazwać? Czy modele matematyczne, może nie do materiału, bardziej sprawdzają modele matematyczne do połączenia pewnego. I tutaj na przykład pojawiają się. Takie wartości, jak modelujemy nawet grubość materiałów łączonych, nie same spójne, a co grubość materiałów. Tak. Tutaj właśnie bardziej wyglądają modele matematyczne pod kątem połączeń wyglądanych, nie samych materiałów. Mam bardziej wcześniej spotkanie. A materiał tak bym musiała się zapoznać. Właściwie chodzi też o warstwę na czoło, i materiału na czoło, tak, warstwa zębatego. I ta wytrzymałość, zwłaszcza w warunkach naprężeń zmęczeniowych, skuteczności tego połączenia, zwłaszcza na czole pasowym i tym bardziej najmniejszym, tam gdzie. No tak, bo tam największe naprężenia od zginania i tak dalej. I tutaj będzie ten, wokół tego będzie formułowany ten model, nie na przykład maksymalnego momentu, czy maksymalnej prędkości, czy tak dalej, tylko te zmęczeniowe naprężenie naruszało. To wytrzymało zmęczeniowe, bo naruszało zmęczeniowe. Nie? To jeszcze się dyskutuje z dalszym mądrzejszymi wydarzeniami. Czelem mogę tam być ewentualnie zamodelowany. To by czasem, to trzeba by zamodelować. Dziękuję bardzo. Next presentation. Marina Divas, Marina. Profesor Marina Pajka-Szoba. Kwałtos.
Galina Miroszowa, Robert, Jan, Petra Stolkowa, Andrea, Děkuji. Měli jste přítomní, dovolte, jak jsme přijímali krátké prezentaci na, vlastně na tému vplyvu vybraných fyzikálno-chemických faktorů na fyzikálno-mechanické, ale i dynamicko-mechanické vlastnosti študovaných vulkanizátorů. Takže aktuálnou otázkou v humanitárskom priemysle, pretože sa budem zaoberať vlastne vulkanizátmi pre humanitársky priemysel, je samozrejme nielen kvantita, ale aj kvalita vybraných, vyrobených autopláštov pre nákladné a rozsudné vozidlá. Zakončí tie prezentácie a tam ešte raz. Aktuálnou otázkou v gumárenskom priemysle nie je len otázka kvantity, ale aj kvality vyrobených autopláštov. Budem sa teda zaoberať kompozitným materiálom, kde základnou matricou je vlastne kaučuková matrica, ktorá obsahuje veľké množstvo prídavkov, teda aditív, ktoré ovplyvňujú všeobecné vlastnosti pripravených produktov, ktoré vlastne používame v automobilovom priemysle. Dôležitým prídavkom alebo prísadou sú plnivá, ktoré vlastne výrazne ovplyvňujú fyzikálno-mechanické ako aj dynamicko-mechanické vlastnosti výsledných produktov, takže budem sa venovať im a nadviažem vlastne na aj prednášku pani profesorky Ondrušovej, ktorá už vlastne povedala veľa týchto plnivách, takže mi to uľahčila, budem môcť vlastne niektoré veci skrátiť. Zaoberali sme sa prípravou vulkanizátorov s alternatívnymi plnivami na báze odpadových materiálov. V tomto prípade to boli odpadové materiály na báze termoplastov, ako je polypropylen, polylaktid, na báze odpadov z kávovej usadeniny alebo z kávovej sušiny a jemnej frakcie na Slovensku dostupnej horniny bentonitu, ktorá sa u nás ťaží s hlavným majoritným minerálom bromóriom, ktorý samozrejme takisto špeciálne ovplyvňuje vlastnosti gumárenských zmesí.
Tieto vybrané alternatívne plnivá boli vydávané do modelových kumarenských zmesí a boli porovnávané so štandardnou kumarenskou zmesou, ktorá obsahovala používané, komerčne používané sadze, čiže plnivo na báze sadzy N339. Plnivá sme vybrali iba ako čiastočná náhrada, ako čiastočnú náhradu týchto sadzí, čiže tie sme tam zachovali. A pridali sme 10 DSK, teda množstvo 10 DSK týchto vybraných alternatívnych plnív. Príprava humanenských zmesí je... Nie. Ako spomínala pani profesorka, postup je rovnaký, je to vlastne robené v laboratóriách u nás na Fakulte priemyselných technológií, kde sme použili klasické laboratórne prístroje, Brabender, na ktorý sa za stanovenie štandardných podmienok pripravila kaučuková matrica, z ktorej sa vlastne pomocou prísadnešila gumarenská zmes, takže tu sa pridali naše alternatívne plnivá, takto pripravená gumarenská zmes bola potom homogenizovaná na dvojvalcoch a ďalej bola vulkanizovaná na vulkanizačnom piste. Takže takto sme si pripravili naše modelové vulkanizáty. Tieto modelové vulkanizáty vlastne sú zmes je vlastne, to je vlastne nahnutá zmes podobná behuňom, čiže používajú sa na behuňe. Takže spustíme to ešte raz, preklikáme do skály zmesa. To si to zopakujete, budem o chvíľu skúšať. Takže toto som spomínala, áno, za podmienok vlastne nadstavení. Nie to čistka. Bok. Čo? Aha, mám na jednu čo to. Správne stlačo. Áno. Ako bol poučená. Takto vybravené vulkanizáty boli vystavené v rôznym prostredí. Vybrali sme fyzikálno-chemické faktory. Chemickými faktormi bol rozpúšťadlo, izotropil alkohol, v reskrátke IPA. V tomto rozpúšťadle bol urobený výluch drevoka z nesaprofitickej huby Lyptochorus betulinus, ktorú sa aj našli hore, to u vás, no, teraz tie rozkladá drevo. Vulkanizáty boli vlastne v tomto prostredí, tie laboratórne teploty 6 mesiacov, že toto prostredie pôsobilo dlhú dobu. A vybrali sme fyzikálny faktor, je to vlastne nízkoteplotná plazma, kde boli vlastne vzorky položené na plazmové dielektrikum a požarované pôsobili vlastne 20 sekúnd. Takéto vzorky sme následne skúmali. Čiže to, čo bolo pre nás dôležité, ako vplývajú na fyzikálno-mechanické vlastnosti alternatívne plnivá a k tomu ešte ako vplývajú vybrané fyzikálno-chemické faktory. Takže krátkosti, fyzikálno-mechanické vlastnosti boli opäť boli robené vlastne ťahové skúšky, pevnosť ťahu a ťažnosť pri pretrhnutí a z tých fyzikálnych, že mechanické som povedala, a z tých fyzikálnych to bola vlastne tvrdosť. No a dostaneme sa hneď výsledkom. Rovno to tam naklikám, všetko. Takže z výsledkov vyplýva, že tu sú vlastne v tabuľke uvedené pripravené vulkanizáty. Vulkanizát S je štandardný vulkanizát s komerčnými sadzami. Vulkanizát s pripravenými ako s pridanými alternatívnymi plnivami. Je to na báze polypropylénu, polylaktidu, sušiny kávy a bentonitu. Je to pred pôsobením v izopropyl alkohole a vo výlohu Pythochorus betulinus. Z výsledku vyplýva, že bez pôsobenia týchto
chemických faktorů sa mení tvrdosť, čiže je ovplyvnená tvrdosť. A taktiež, keď si všimnete, vlastne tvrdosť narastá pôsobením týchto chemických faktorov. Čím je tvrdosť nižšia v tomto prípade, áno, pri polylaktide, pri kávovej sušine, no, čím je nižšia, svedčí to o dobrej zapracovanosti daných použitých plnín do kaučukovej matrice. No, samozrejme, tvrdosť sa môže meniť a môže sa zvyšovať. Priateľná v tomto prípade je do hodnoty, lebo to merané IRHD, okolo tých 72 IRHD. Z tých ťahových skúšok, dobre spomeniem pevnosť ťahu, ktorá bola meraná, opäť je to pred pôsobením. Všimnite si vlastne základnú, náš vlastný vulkanizák, kde sa oproti vlastne bez pôsobenia fyzikálno-chemických faktorov pevnosť ťahu mení. Čím je pevnosť vyššia v tomto prípade, tým je vlastne homogénna štruktúra vyššia. Čiže je to priateľné. V prípade použitia prostredia, teda pôsobenia DCSBD, plazmového výboja, alebo prostredia chemického, pevnosť sa zvyšuje. Čo je zaujímavé, pretože by sme čakali, že v tomto prípade, že môže dochádzať tu korózia alebo degradácii materiálu a že pevnosť by vlastne mala klesať. Čiže na grafoch vidíme vlastne to, že pevnosť sa zvyšuje. Predpokladáme, že pôsobením výluhu pyptochloru betulínu, takisto samotného izopropyl alkoholu nedochádza k deštrukcii väzie, teda siete, ktorá je vytvorená vo vulkanizátore. Pri meraní ťažnosti alebo elasticity vidíme rovnaký trend ako pri meraní pevnosti v ťahu, takže ťažnosť sa zvyšuje vo všetkých prípadoch a súvisí to okrem teda polypropylénu, ostatný sa zvyšuje, narastá, štyrkáv je trošku nižšia, ale nie výrazne pre podlahodnú. Takto pripravené vulkanizáty môžu vlastne byť použité v aplikáciách, klasických aplikáciách v gumárenskom priemysle. Ďalej sme sa zaoberali dynamicko-mechanickými vlastnosťami. Merali sa vlastne v intervale teplot od minus 75 do 75 stupňov rýchlosti 3 stupne za minútu pri frekvencii 1 Hz. Teraz vám vlastne predstavím výsledky, ktoré sa týkajú stratového uhla v závislosti od teploty. Zisťovali sme dôležité veličiny, a to je teplota spolitého prechodu a tangens delta maximum, ktoré nám hovoria o vlastnostiach pripravených vulkanizátorov. V prvom prípade teplota spolitého prechodu bez použitia alebo bez pôsobenia fyzikálneho faktora, to znamená, že plazmového dielektrika alebo plazmového výboja, môžeme sledovať, že pred použitím, pred tou modifikáciou sa teplota zvyšuje, čo je pozitívne zistenie, pretože pri zvyšovaní tejto teploty spolitého prechodu táto informácia nám hovorí, že je dochádza k lepšej interakcii medzi kaučukovou matricou a daným palivom. Čiže najlepšia vlastne interakcia v tomto prípade pred použitím je v prípade použitia kávovej sušiny a bentonitu. Predpokladá sa, že keďže som povedala, že bentonit aj kávová sušina
nepatria medzi služujúce veľmi malé sú bolo služujúce alebo veľmi malé služujúce, môžu plniť aj funkciu tzv. Pomocnej spracovateľskej výsady, ktoré pomáhajú dispergácii sadzí, ktoré sa tam už nachádzajú. No, čiže kapitulujú to vysvetlenie. Väčšinou, keď chceme, aby sme zlepšili interakciu kaučukovej matrice a s takto použitým plnivom, modifikuje sa povrch bentonitov alebo kávy ďalšími chemickými zlučeninami, môžu to byť napríklad uvýchovače silné sírne vulkanizácie, kde sa táto interakcia zlepšuje. Druhou meranou veličinou je vlastne, alebo zisťujeme pomocou tangensu delta maxima, zisťujeme stužujúci efekt plní, to znamená, že ako dobre pôsobí toto plnivo, čím je hodnota nižšia, no, takže všetko, čo je v tomto prípade vpravo, to je to najlepšie, áno. Čiže v tomto prípade, čím je hodnota nižšia, tým je stužujúci efekt vyšší. Pred modifikáciou DCSBD plazmových výbojov vidíme, že aj po najlepší vyslúžujúci efekt má plnivo na báze odpadového polypropylenu. Zo stratového uhla tangens delta je teda možné zistiť podľa výšky aj ako sa bude správať daná beruňová zmes, no, to znamená pri styku s vozovkou, čiže robíme vlastne pomocou dynamicko-mechanickej analýzy predikciu vlastností týchto našich beruňových zmesí za rôznych podmienok, v tomto prípade za podmienky na snehu a nálade, to bolo pri minus 20 stupňov, trakcia na mokrej vozovke, tangens delta pri 0 stupňov, na suchej vozovke, tangens delta pri 20 stupňoch a takisto sme zisťovali, ako hovorila pani profesorka, validný odpor, tangens delta sa meria pri 60 stupňoch. Takže vidíme výsledné hodnoty v tabuľkách. Opäť boli robené merania pred modifikáciou plazmových výbojov a po modifikácii plazmových výbojov. V tomto prípade, čím sú vyššie hodnoty, no, tangensu delta pri minus 20, 0 a pri 20 stupňoch, tým je trakcia lepšia. No. Pri validom odpore je to opačne, ako bolo spomínané, validý odpor súvisí, že môže ušetriť pohonné látky, takže čím je výsledná hodnota tangens delta nižšia, tým je validý odpor lepší. Takže ja to trošku skrátim a tu sú vlastne zistené výsledky. Trakcie jednotka je pred modifikáciou a dvojka je po modifikácii DCBSD plazmovým vývojom, čiže najlepšie výsledky dosahujú vulkanizácie s alternatívnymi plnivami, ktoré sú uvedené vpravo. To znamená opäť s kávovou sušinou a s bentonitom. Je to pred modifikáciou, no pri trakcii na snehu a na ľade. Po modifikácii DCSBD plazmovým vývojom je najlepšie hodnoty dosahoval vulkanizát štandardný. Druhý bol najlepší s kávovou sušinou. Za mokra najlepšie výsledky dosahovala opäť vzorka štandardu a kávová sušina. Po modifikácii bola to kávová sušina. Výsledky najlepšie pre túto beruňovú zmes, ktorú sme študovali, boli pre trakciu tangens delta pri 20 stupňov na suchej vozovke. No. Oni boli veľmi blízko tieto hodnoty, najlepšie dosahovali opäť, ktoré boli na báze bentonitu a kávovej sušiny. Je zaujímavý prípad po pôsobení modifikácie DCBSD plazmovým vývojom, kde to bolo najlepšie hodnoty dosahovala zmes, ktorá obsahovala polylakty. No a v prípade validného odporu pri 60, tangens pri 60 stupňoch najlepšie výsledky dosahovali vulkanizácii s obsahom odpadového polypropylenu a štandardu a to isté vlastne bolo aj pri po modifikácii
DCSB, dokładnie i boją. Także dowolcie po takich małych, krótkich, ułodnych problémoch zhrnúť výsledky. Takže zisťovali sme pri vybraných alternatívnych plnivách, či je možné nahradiť komerčne používané sadze takýmito odpadovými materiálmi a spolu v kombinácii s fyzikálno-chemickými faktormi. Zistili sme, že samozrejme je to náročné a pre každý typ použitia takéhoto vulkanizátu je dobré iné plnivo, iný typ plniva. Závisí to samozrejme od toho odlehlosti časti chemického zloženia, časti chemického zloženia, interakcie kaučukovej matrice s daným plnivom, distribúcie tohto plniva, homogenizácie, takže naozaj tých plnivov je veľmi veľa. Ale v konečnom dôsledku sme zistili, že je možné používať tieto alternatívne plniva, dokonca ovplyvniť vlastnosti vybranými fyzikálnymi faktormi a chemickými faktormi. Ďakujem za vašu pozornosť. Zagrożone, ponieważ następna prezentacja jest online i w istocie rzeczy powinniśmy się włączyć o godzinie online. Tak, ano, teraz. Nie wiem, proszę. A Łukasz Kaszaniec, tak? Jest gdzieś tam, jest w tym miejscu. No, tak to mam nadzieję. No dobrze. No to mniejsza. Żeby formalnością stało się zadość, no to ostatni referat w tej sesji wygłosi pan doktor Kukla. Przy czym współautorem jest tym artykuł również Łukasz Warguła z Poznania Uniwersytetu Technologicznego. Bardzo proszę. Witam Państwa. Dzisiaj chciałbym zaprezentować materiał związany z takimi wstępnymi badaniami dotyczącymi procesu cięcia płyt drewnopochodnych, ale w aspekcie ich rozdrabniania. Celem jakichś badań jest określenie w zasadzie oszacowanie wartości siły, jaka jest potrzebna do rozdrabniania płyt o różnej geometrii oraz materiałach celem projektowania możliwie najbardziej efektywnych czy roboczych członów maszyn rozdrabniających. Został przyjęty, tak, od początku. Płyty drewnopochodne są bardzo często wykorzystywane zarówno do produkcji mebli, ale też jako elementy konstrukcyjne, no, albo wykończenia domów i tak dalej. Bardzo często, gdy one zostają zużyte albo gdy podlegają wymianie, no to trafiają bezpośrednio na śmietnik i stanowią takie pewne problematyczne odpady, w związku z tym, że posiadają bardzo duże wymiary i nie za bardzo co jest z nimi zrobić, ciężko je wywozić, zwłaszcza takich miejsc, gdzie zwłaszcza z takich miejsc, gdzie mieszka dużo ludzi, jak na przykład do lobiska, to bardzo często jest duży problem, dlatego one powinny zostawać poddawane rozdrabnianiu przed wywiezieniem, żeby było je łatwiej utylizować, przewozić. No i najczęściej one nawet nie są przetwarzane, tylko są spalane w specjalnych piecach. W związku z tym, że niby z jednej strony składają się częściowo z drewna, więc można stwierdzić, że stanowią odpad drewnopochodny, ale z drugiej strony zawierają laminaty, kleje i tak dalej. Wymagają odpowiednich piecy po prostu, żeby spalać je w wysokiej temperaturze, żeby nie zatruwać tego środowiska. No i żeby oszacować wartość tej siły, został przyjęty model matematyczny. To jest model matematyczny, który oryginalnie został wprowadzony do procesu cięcia generalnie materiału pochodzenia roślinnego. To jest bodajże akurat z maszyn takich przeznaczonych do rolnictwa. No i pojawia się w naturalny sposób potrzeba uzupełnienia parametrów tego modelu. O tyle, o ile niektóre z nich to po prostu parametry geometryczne, jak grubość, szerokość tej płyty, geometria noża czy kąty, no to pojawia się tam również wartość naprężeń oraz na przykład moduł Younga. To są takie materiały, które wypadałoby wyznaczyć, żeby uzyskać możliwie najbardziej wiarygodne wyniki. No i między innymi tego właśnie dotyczy badania, które prowadziliśmy. Za cel tutaj, za obieg badań, przyjęliśmy sobie Renmark taki dostępny komercyjnie. Ten jest akurat taki mniejszy Renmark walcowy o napędzie elektrycznym.
No i tak jak widać na rysunku, pojawia się problem, że w zależności od tego, jak zorientowana jest powiedzmy gałąź albo ta płyta w kanale podawczym, ale w zależności od jej grubości, geometria tego procesu cięcia może być różna, ponieważ ta krawędź tnąca po pracującym się narzędziu natrafia w różnym momencie na krawędź materiału, a siła cięcia w zasadzie bardzo mocno zależy od geometrii tego procesu, od kątów, jakie między sobą mają ostrze oraz materiał, czyli w zasadzie od kątu natarcia. No i podzieliliśmy ten proces cięcia na takich 5 charakterystycznych faz w zależności od grubości materiału i w związku z tym dla tego konkretnego feza z tej konkretnej maszyny można by było wyróżnić 5 różnych krawędzi. Dla najgrubszego materiału ta krawędź będzie się spotykać ostrza cięcia, ta krawędź cięcia będzie spotykać się z materiałem prawie pod kątem prostym, co odpowiada temu ostrzu znaczonego jako 1 i poprzez kolejne procesy cięcia, tak jak sugeruje rysunek co 22,5 stopnia, kolejne noże, gdzie ten dla takiego materiału, który byłby niezwykle cienki, odpowiada ostrze numer 5. Geometra tych ostrzy przedstawiona jest na rysunku powyżej, żeby je dokładnie scharakteryzować. Czyli dostaliśmy 5 różnych do badania ostrzy o określonej geometrii. Bo im grubsza płyta, tym w różnym momencie drobny trafia, ale ten fresh zmieni. Tak, no właśnie odmawiam. No i samo badanie było relatywnie proste, bowiem mieliśmy zdefiniowane próbki, bo tych płyt jest kilka rodzajów, akurat wybraliśmy 4. Mieliśmy zdefiniowane odpowiednią geometrię narzędzia, więc tych narzędzi w sumie było 5, a więc na maszynie wytrzymałościowej zostały przeprowadzone badania wyznaczenia wartości siły. No i zmienialiśmy materiał, zmienialiśmy noże, czyli geometrię oraz materiał, przy czym grubość tych płyt wynosiła mniej więcej 18 mm. To jest taka relatywnie standardowa grubość, jak się wykonuje zazwyczaj meble. No i po prostu przez wcisk aż do przecięcia wyznaczaliśmy krzywą siły w zależności od głębokości tego cięcia aż do zniszczenia materiału. No i przykładowe wyniki, tu jeszcze warunki, warianty eksperymentu, no to były noże od 1 do 5, płyty były badane z 4 rodzajów, z laminatem, bez laminatu, a do tego OSB oraz NDF, po 3 powtórzenia na każdej wartości, no i każdy eksperyment był w ramach tych 3 powtórzeń dla coraz głębszego cięcia, czyli w sumie amplitudy odkształcenia, można tak powiedzieć. Wszystkie płyty miały wilgotność mniej więcej 7%, a prędkość odkształcenia, czyli prędkość procesu cięcia, dobraliśmy, żeby to było 0,1 mm na sekundę. No i w efekcie wyznaczono szereg krzywych. Wybrane wyniki przedstawia rysunek. To jest dla płyty MDF i noża oznaczonego jako K1. No i widzimy na tym wykresie, że bardzo liniowy przebieg wzrostu siły, a więc można wyznaczyć współczynnik sztywności tych materiałów podczas tego procesu cięcia jako tangens kąta, który tworzy ta linia prosta z osią X. Na co warto zwrócić uwagę, to, że początkowo ten proces przebiega troszkę inaczej niż... Tak. No, jeżeli jest siła odkształcenia, to wtedy sztywność, a jeżeli jest naprężenie odkształcenia, to wtedy będzie modu. To tam jest bardziej złożony, więc ciężko powiedzieć, że Younga. Tylko warto zwrócić uwagę, że na początku te wykresy mają troszkę inny kąt nachylenia niż później, mimo wszystko są całkiem liniowe, no i to za chwilę sobie powiem, dlaczego tak jest. Jeżeli chodzi o te współczynniki sztywności, no to tu są ułożone, bo mieliśmy dwie zmienne, jakby materiał oraz geometrię ostrza. Tu są ułożone dla różnych wartości głębokości cięcia. I widać faktycznie, że na samym początku, czyli dla tej małej amplitudy, a więc 0,13, te wartości są zdecydowanie większe. Dlaczego tak? Ten proces przebiega w następujący sposób. Po kontakcie tego noża z materiałem, on jest jeszcze nie cięty, ale zagęszczany. Ten nóż ściska materiał i dopiero później po zagęszczeniu do pewnej wartości następuje zasadniczy proces cięcia i widać, że faktycznie im dalej te moduły poszczególne zaczynają coraz bardziej spadać. Oczywiście w zależności od różnych płyt, im ta płyta jest bardziej sprasowana, w cudzysłowie, czyli gęsta, no to ta wartość tego współczynnika sztywności, czyli oporu, jak stawia, jest większy. To można wnioskować z tych wykresów. Kolejno to samo, aczkolwiek ułożone za pomocą tym razem nie rodzaju płyt, a dla jednej płyty, tutaj konkretnie MDF, a różnych narzędzi.
no to widać, że ten nóż oznaczony jako arcznik A1, ten pod kątem 90 stopni, w zasadzie jest najgorszy, bo to w zasadzie nie jest cięcie, tylko bezpośrednio zmiatanie. Tak, dokładnie. I z tego jest bardzo też istotny wniosek, że konkretnie należy bardzo dobrze dobrać geometrię narzędzia do maksymalnej wielkości kanału podawczego, żeby nie podawać zbyt dużych płyt, bo ten nóż cały czas się obraca i jak się napotka materiał z krawędzią cnącą, to jest bardzo duża skokowa wartość siły, która dynamicznie wciąża zarówno frez, jak i wał, na którym jest zamocowany, więc bardzo niedobrze, żeby te za duże płyty nieprzewidziane do konkretnego narzędzia, żeby próbować rozrabiać, bo to znacznie obciąża elementy tego układu roboczego, tego rębaka. No oczywiście można wyróżnić na podstawie tego wykresu mniej i bardziej korzystne narzędzia. Widać, że ten K1 to jest w zasadzie najgorszy, a najlepszy to jest ten K4, czyli taki najbardziej zaostrzony, który wychodzi dla prawie najcieńszej płyty z tej geometrii z poprzednich slajdów. Tu została dokonana, tu nie jest pokazane, była tabela z wami, ale została dokonana analiza dwuparametrowa ANOWA i na jej podstawie określono z bardzo dużym prawdopodobieństwem 95%, że zarówno materiał, jak i geometria ostrza mają bardzo znaczny wpływ na wartości tego współczynnika sztywności, więc statystycznie w zasadzie też zostało to udowodnione. No i kolejno przeprowadzono jeszcze analizę współczynnika zmienności, czyli te wykresy pokazują, jak bardzo zmieniają się współczynniki sztywności w zależności od materiału i narzędzia. Co rzuca się w oczy, to to, że dla płyty OSB te wartości są bardzo duże, czyli bardzo dużo zmienia się współczynnik sztywności. Dlaczego tak jest? No, na podstawie wyników zostało stwierdzone, że jest to efektem wielkości krawędzi pnącej, bo płyty OSB składają się z o dość dużej strukturze, te elementy składowe są. I czasami zdarzało się tak w eksperymencie, jak faktycznie, że krawędź ostra nie przecinała całego elementu, z których są zrobione te płyty, tylko gdzieś tam po krawędzi, no nie można tego nazwać ziarna, ale po krawędzi tych odprysków i faktycznie wartości potrafiły być albo bardzo małe, albo bardzo duże w ramach kilku powtórzeń dla jednego eksperymentu. I widać, że dla płyty w zasadzie biurowej laminowanej, czyli to jest trzeci zestaw słupków, te rozrzuty wartości były najmniejsze ze wszystkich. Jeżeli chodzi o podsumowanie i wnioski, to w skrócie rozumiem to, co już wcześniej powiedziałem. Przede wszystkim te wyniki w ramach do zniszczenia materiału są bardzo liniowe, więc można je z bardzo dużą dokładnością, charakterystyką liniową przybliżyć. Tu wartość najgorsza, najmniejsza wartość R2 było 0,8, więc i tak całkiem nieźle dopasowanie ze statystycznego punktu widzenia. Dalej, to co już powiedziałem, analiza wariacji dwuparametrowa wykazała, że zarówno geometria, jak i rodzaj materiału w znaczący sposób wpływają na sztywność w tym procesie, no, wartość oporu tak naprawdę w tym procesie cięcia. Co więcej, najgorszym nężem był, tak jak powiedzieliśmy, nóż K4, czyli ten pod kątem prostym, z kolei ten najbardziej zaostrzony, co jest relatywnie oczywiste, wyszedł najlepszy. I tutaj jest też podkreślony ten wniosek, że powinny być dokładnie dopasowane geometria narzędzia do ciętych materiałów, żeby nie przekraczać w znaczący sposób wartości sił tych dynamicznych. I pokazuje ostatni wniosek, że najmniejszy rozrzut wyniku był dla płyt MDF, a największy dla OSB, też zgodnie z tym, co wskazałem przed chwilą. I to w zasadzie tyle. Dziękuję za uwagę. Dziękuję. Mam jakieś dwa pytania. Po pierwsze, to pan będzie zmierzał do określenia mocy potrzebnej chyba, tak? No do tego jest potrzebna siła, bo prędko się wyobraża, że tam jest potrzebna. Jest, siła jest, a jeszcze szerokość to jest duża. To znaczy, tak, to jest. Ale płyty mają nawet 2 metry podejrzewam. Płyty mają 2 metry, aczkolwiek tutaj to wartość. Nie będę już przybił, wartość siły. Nie. Wartość siły z tego modelu, która tam była, to była siła przypadająca na powierzchnię, więc to była tak naprawdę siła na długość ostra, nie? I ponad na metr. Więc taka wartość wychodzi bezpośrednio z tego modelu. No to jest bardzo dobre. Na szeroko, że będzie tylko. Tak, no i to jest dobre, bo mamy taki preset, to wiemy, że będzie większa siła, mamy taki preset, że będzie inna siła. Nie? Bo moc i obroty potrzebne. Tak. Obroty mamy zmierzone przy okazji, nie jesteśmy w stanie, już mając siłę,
bo też mamy moment i presję przewrotową zmierzoną i będziemy dopasowywać ten model. Także co tam zauważyłem z kreacji, co robiliście na tej maszynie, to tam ta płyta leżała na czymś takim płaskim. Na płaskim. Było co innego niż tu, bo tu była złamana jeszcze ta płyta, nie wiem, chodzi o tą grę. Nie, 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 ale na sztywnym. Było tam wychodzić z tego gniazda, tam z tego kolejnika. I ten, tak, nie wiem, czy to jest równo zgrane ostrze. Z końca tego. To, nie, to się obraca na tyle, że ta płyta się nie opiera o nic, tylko ona jest cały czas rozdrabniana. Na tej zasadzie tam jest duża prędkość obrotowa. A sam eksperyment trwał tak, że wciskamy nóż i ta płyta w pewnym momencie pękała. Po prostu był skok siły i przerwał się eksperyment sam na maszynie, żeby nie uderzyć narzędziem, bo ta płyta pod spodem ważna też, żeby miała dużo większą sztywność niż. W zasadzie jest sam badany, sam cięty materiał, bo jakby było na przykład na podkładce gumowej, to będzie znowu rheologia tej podkładki gumowej i niszczy, znaczy niszczy, no, wpływa na tą siłę i te wyniki takie nie za bardzo, więc na płycie stalowej to było wszystko oparte i eksperyment się sam przerywał po nagłym skoku siły, żeby później narzędzie nie pomieszczyć. No właśnie, czyli tam wyłączało na ten. Tak, po skoku siły. Na chwilę przed. To znaczy, że dokładnie widać na pomiarach, tak. Bo do pewnych wartości to się ciało, a w pewnym momencie no, to ostrze już na tyle wchodziło w materiał, że on pękał, co ładnie widać na tych dwóch ostatnich krzywych, że tam jest skok tej siły i już koniec, przerywał się eksperyment praktycznie. Nie? Dobrze, czyli to co, to w zasadzie tak jak sprężyste, tak? W tym zakresie dla tych prędkości praktycznie tak. Bo teoretycznie niekoniecznie, bo wiadomo, że są materiał pochodzenia roślinnego, więc im więcej będą miały wody, tym w zasadzie będą miały właściwości rheologiczne, bo tam no, to tak jak z nie wiem, prasowaniem tam dużej ilości siana, to one jednak zapamiętują trochę te naprężenia, ale jak są wysuszone i sklejone klejem na laminaty, to. Nie udało nam się wykazać, może nawet to spalanie w tych różnicach. No nie, tam potrzeba chyba z 300 albo 600 relatywnie dużej temperatury, bo one się wtedy spalają w takie substancje, które są mniej szkodliwe. Musi mieć specjalny piec z dogrzewaniem, muszą tam biegnie ciepło i faktycznie jak się bardzo wysokiej temperatury je spala, to te kleje się tam rozkładają na takie bardziej akceptowalne związki. To znaczy, no, to tego to taka geneza tego. Czy to było konieczne? To znaczy, to jest przy okazji całego projektu, który jest rozpisany na rębaki, bo to jest przy okazji rębaków i usuwania drewna z terenów miejskich. No to jest problem, bo widać na przykład na blokowiskach przy śmietnikach zawsze tego jest drewno. To oczywiście można utylizować to w odpowiedni sposób. Taki rębak do wody. Tak. Tylko tu było konkretnie chodzi o to, żeby narzędzie było w układzie walcowym, bo te rybaki są różne, są rozbijaki, są takie, które szaskują. No, to właśnie tak. A takie, jak są większe średnice, to ma tak, że montuje się po prostu ostrza do takiego uchwytu na wale, tam jest 4, 6, 8 i jak są większe. Jedna średnica weza, do pewnej długości, wtedy większa długość, to może tylko nie wiem, co robić. Jak są elektryczne, takie jak ten, to się zatrzyma po prostu. Bo spalinowy to jeszcze może by tam trochę więcej gazu i może by się przerąbał. Ja nie mam doświadczenia przez operację, spotykałem te płyty i zresztą ten proces, który się realizowali, z którym się chodziłem poprzez doktora rehabilitację. Trzeba było uwzględnić subtelne właśnie historie dotyczące kontaktu siły czy też nacisku i reakcji na te płyty. Zaawansowane były płyty, które nie miały prawa się odkształcić. Jeżeli by się odkształciły, to tutaj na tych bokach natychmiast, jeżeli była zbyt duża siła, pojawiała się falka. No, produkcja jest trochę zniszczona. I te płyty są różniste i różne mają wytrzymałości. Ja nie wiem, jak sobie to wyobrażacie, bo moim skromnym zdaniem w takim instytucie, jak my jesteśmy, to musimy myśleć o maszynie do tego procesu, a nie o właściwościach na razie. Maszyny. Bo są zmiany. Granica pływają na maszynę. Granica wytrzymałości, zbadanie granicy wytrzymałości na ściskaniu czy rozciąganiu jest pikusie. Ja wiem, to nie jest. Więc to jest sprawa, to są parametry nie takie
trudne są do uchwycenia w wielu innych przypadkach, czy w innych procesach technologicznych. Natomiast tutaj one są bardzo proste. Moim skromnym zdaniem należałoby się skoncentrować na maszynie i raczej w procesie bym to widział walcowym, a nie jakieś tam kąty. To trzeba destrukcyjnie. To i tak wielokrotnie przekracza. I to rozdrobnienie powinno być. Zresztą na pewno nie będzie można wykombinować sobie do szyny o szerokości 2 metrów. Nie, bo to no, się nadawało jako przenośne. Było ci o określenie mocy, nie? Żeby odpowiednio wybierać silniki. Bo ten problem już dawno istniał też w fabrykach mediów i zobaczcie, czy się chce tego głębiej podnosić, ale po przemotułach, w ściance, w opornikach były takie maszynki do rozdrobnienia tego typu historii, a też to wynikało z takiego faktu, że jeśli chodzi o, bo w każdej fabryce są wyciągi i te wyciągi jakimiś historiami wykombinowali sobie wielkie czarty, które tam gdzieś też wyrożyliśmy, no to automatycznie pracowały te wypieciarki hydrauliczny napędem. To duży problem był z tym, żeby wyłapać właśnie takie klocki, który jako duży wentylator miał duży ciąg, to leciały klocki, a te klocki nie mógł tam się dostać do tego procesu. No, trzeba było robić w tym kanale wylotowym otwór w środku, puszkę, że tutaj ciśnienie gwałtownie spada i ta korozja spada. No i potem te klocki, oni te trociny bezpośrednio były transportowane właśnie po tej pieciarki, z wyciekarki do kotłowni i do pieca. I te wszystkie fragmenty były rozdrabniane. I tam kombinowaliśmy na tym i mamy taką prostą w ściance maszyny, która falcowała tego typu elementy bez problemu, to się rozkładało, bo to jest suche. Gorzej na pewno będzie z płytami OSB, bo to są płyty, które u nas my tego nie wiemy, że duże, ale w Stanach Zjednoczonych, w Kanadzie, one są już płytami, to znaczy one mają inną, w tej chwili już nie mają płytę. Tak, ale to was zaskoczę, no bo ja to też prezentacje opisywały, też mi taki przykład, że oni w tej chwili już wprowadzają te płyty, tworzą im strukturę anizotropową, kierunkową. A ta anizotropowość jest wygenerowana przez najzwyklejsze rośliny, krawy, bądź też zboża, czyli włókna. Włókna, które się wpracowuje w te płyty. I one są już nośnymi elementami w tej chwili, nośnymi, nie pokrywającymi, tylko nośnymi elementami konstrukcji drewnianych budynków. U nich ta budowa domów tak zwanych ekologicznych, ale już tam są teraz nie ekologiczne, bo te płyty kanadyjskie tak, natomiast Ameryka tam też, to jest taka, oni zamawiają różne świstwa. I taka jest ich wytrzymałość, zarówno na ściskanie, jak i na ściskanie wzdłuż włókien, więc zdecydowanie większa. I te płyny rozdrobnić to już by byłby problem. Natomiast te wszystkie płyty dziurowe, bo my się tak opinowały na górze, faktycznie no to mają strukturę taką, że na powierzchni mniej więcej niespełna 3 mm są bardzo mocno zawieszone, a cały środek jest zdorowany. Tak. Jeżeli się tylko przyłoży większą siłę tutaj przy tym walcowaniu, żeby tą strukturę tutaj zagęścić i okleiny naturalne, nie można było przekroczyć określonego nacisku jednostkowego, bo ta płyta się od razu wygięła, więc on jest bardzo podatny do tego, żeby ją łatwo rozdrobnić. Tylko jest jeszcze pytanie, jaki jest dalszy tego losu, bo właśnie ze skalaniem jest problem, chyba że to się ponownie wykorzystywało, no właśnie, żeby wykorzystywało do produkcji kolejnych płyt. Żeby tego nie wyrzucić na silnik,
tylko żeby powtórzyć proces. Co prawda tam są już ale też bardzo często, tak jak tutaj, coś jest jeszcze na tej płycie, jakaś warstwa taka, jak która zmienia, no problem estetyczny, nie? I każda ma inną, z czego to będzie. Bo to też, no, wiadomo, że to meble, każdy ma inną dynę, inny kolor, czy dawianki. Ale tak jak mówisz, że to pośrednika leży do wielokrotności. No, też jest mniejsza wytrzymałość tego. Głównym celem tego wszystkiego chodziło właśnie o to, żeby wybierać silniki konkretne, możliwie dobre silniki do konkretnych zastosowań, bo jak silnik jest przemiarowany, to znowu za dużo energii zżera i tak dalej, żeby dopasować ten proces cięcia do silnik kompresu zmienia też bardzo. No nie, ale żeby był projektowany od razu tak, że konkretnie płyty takiej wielkości o takiej geometrii max, tyle. Z tymi płytami jest taki problem, że one są zalaminowane. Jeżeli była taka płyta w stanie surowym, to jest pikusi. Jeżeli ona jest zalaminowana, no to właśnie, bo tak to można ją potraktować wodą. Jeżeli się traktowało na przykład też oklejnym, to już w ogóle nie wiecie, co to jest bebel naturalnie oklejnowany na przykład, to też w grę wchodzi wilgotność. Jeżeli jej nie będzie, na przykład przy tym szlachetnianiu, pracowaniu i tak dalej, to nic serio nie będzie. Więc ta wilgoć jest potrzebna. Do takiej płyty, jakby dodać w procesie jej cięcia, tam, że po drodze przechodzi przez tunel taki nawilżar, jakbyśmy mieli prywatny skórę, taki nawilżar, że woda tam przez pewien czas leci, ta płyta przechodzi, no to i temperatura jeszcze jest na krawędzi, tam powiedzmy 90 stopni i tak dalej, paruje, no to ona się prawie sama wyleciała. No właśnie, ktoś się zgłosił. Weronika Kruszelnicka. Już jest, już ją widać? Tak, znaczy ona już czeka tylko na to, żeby ją uruchomić, tak? Czyli to przed. No dobrze, to możemy praktycznie zacząć. To jest, oni są skąd? Skąd? Ale w angielsku powinienem to zapowiedzieć, bo to jest, każdy może tego słuchać. Co? Napisałem, że możemy zacząć. Ale... Napisałeś, dobrze. Chciałem się tylko tam pani zgłosić. Słuchaj, to jest Marcin Kępiński, będzie, tak? Identification of her. Nie, ja w ogóle mam Marcin, Weronika, tak? I Patrycja, i nie wiem. Marcin Kępiński, tu mamy ci słowa. Teraz ma też pani Weronika Kruszelnicka. Weronika. A, Kruszelnicka, ale ona jest na drugiej pozycji. To ona będzie tą, która. Po pierwsze jest Jakub Kulowatowski. Ale tego nie ma. Tego nie ma tam. Aha. Ale ja to bardzo mam to wszystko powinien być. Ale to zaraz ja ci. Pan Macko jest. Ja widzę pan, nie tu. Gdzieś tam na innej stawi. No to musimy poczekać, aż się zgłoszy. Good afternoon. It's a real pleasure for me that I can present you the results of my studies about the use of simulation software using the discrete element method for the process of materials comminution prepared in University of Science and Technology in cooperation with the Kazimierz Wielki University. I will try to do my best and shortly describe the subject. After a short introduction, I will discuss the research purpose and fundamentals of discrete element method in comminution. I will briefly present the example of use the RockyDem software. All I will sum up. The need to model the comminution and flow of bulk materials results primarily from the machine problems occurring during the processing. It's a problem such as loss of the ability to move the bulk materials through dosing channels, too high intermolecular friction, which causes the effect of clogging of the materials, which in turn leads to material losses or deterioration of the quality of processed and transported material, the energy losses, a decrease in the efficiency and effectiveness of the processing line, and thus an increase in costs.
The main goal of optimizing the design of machines and devices for grinding bulk materials is to minimize costs, reduce energy consumption, while maintaining and even improving the efficiency and functionality of these units. The improvement of these parameters is related to the appropriate selection of design features. For this purpose, computer-aided methods are used. One of the methods used to solve the computational problems of simulation and the behavior of bulk materials is the discrete element method. Improvement of the design of the grinders and mills begins with the analysis of known phenomena and methods of grinding. The basic methods of materials comminution typically use three main types of loads: compression, tension, and shear. The formal approach to this phenomena is the ideal states and proper processing consists in modeling, determining or defining the state of stresses and deformation occurring under the action of loads approaching, the limit load at which the crack occurs, limit loads, comminution energy, comminution effects. Accurate analytical approach to the phenomenon of grinding is unfortunately not possible due to adopted assumptions. Depending on the type of the adopted phenomenon of comminution, theoretical methods make it possible to obtain certain correspondences with the actual grinding processes. Those solutions could be one of the solutions for identification of grinding process and grinders design optimization. The purpose of the work is to illustrate the possibility of using simulation software based on the discrete element method to model the grinding process in the shredder's grinding assemblies. The paper presents aspects of modeling the shape and size of particles, their interactions and contacts with mill structural elements, as well as aspects of crushing modeling in Rocky Dam software. Currently, there are many commercial applications using them. For example, Rocky Dam, Adam, Newton, three particle passage, bulk flow analyst, or open source software such as Mercury, Jade, and others. The possibilities of computer modeling of the grinding of granular materials with the use of discrete element method will be presented on the example of the commercial Rocky Dam software, which enables modeling the movement of bulk materials in machines and devices such as belt conveyors, shredders, and silos. In Rocky Dam, the calculations are mainly based on Newton's law and gravity, including intermolecular contacts with information at the particle scale. Motion equations are solved using definite difference method. Selecting the contact model is one of the first steps in the comminution modeling. The available contact models may be used in some specific cases. The hysteretic linear spring force model is used to model the behavior of compressible and incompressible materials, while the linear spring dashpot model is applicable only for modeling incompressible materials. The Hertzian spring dashpot model is used for modeling materials with nonlinear characteristics. Coulomb limit can be used with all normal force models and Mindlin-Derashevich only with the Hertzian spring dashpot model. Additionally, adhesion forces can be considered in contact models. Hertzian spring dashpot models combined with Mindlin-Derashevich are most often used in modeling the flow of bulk materials. In order to perform the simulations, it is possible to import your own geometry or select the models of conveyors and feeders from the application library. Then it is necessary to prepare the own shape of the particles or to select the shape and adjust the particle size from the available shapes, like it was shown on the screen. It is possible to simulate particles with different shapes and dimensions simultaneously. Dimensions can be mapped to the actual grain size scale based on sieve dimensions or the calculated
equivalence sphere diameter. The next step in preparing the simulation is to determine materials properties such as density or bulk density, Young modulus or Poisson ratio, and then contact parameters resulting from the selected contact models. For non-spherical particles, two fragmentation models are available. The ABT-10 model, which describes particle breakdown probability calculated from the accumulated contact energy value, and the Tavares breakage model based on the upper truncated log normal probability of the unit fracture energy distribution. Model calibration and validation is a key element in creating a simulation with a discrete element method, which determines the reliability and credibility of the obtained results. Depending on the research possibilities, there are two approaches to the calibration process: the bulk calibration approach and the direct measuring approach. Bulk calibration approach is based on the calibration and then mapping on the behavior of bulk material based on the results of bulk material properties tests. In this case, laboratory tests determine, for example, the bulk density, bulk stiffness, angle of repulse, and others, and then the input parameters in the model are changed until the material response is consistent with the experimental test. The most frequently determined parameters are the bulk density and the angle of repose. The angle of natural repose is the angle that is formed between the plane and the cone formed during the free pouring of material onto the plane. Various methods of determining the angle of repose are presented on the slide. In the direct measuring approach, material parameters are determined for the individual particles, which then serve as corresponding inputs in the DEM model. The problem is to determine the properties of materials of very small sizes. The friction coefficient and restitution coefficient are commonly determined. Determination of the friction coefficient can be performed using the test of the inclined plate with a variable angle of inclination and exchangeable surfaces. This test is used for estimation of friction coefficient between boundaries and particles and between two particles. The coefficient of restitution is a measure of the inelasticity of particles during a collision. It is extremely important for determining and predicting the trajectory of material movement after a collision. The schemes of procedures for determining the restitution coefficient are shown on the screen. Modeling of comminution requires determination of the input parameters for the particle sharing. Many tests have been described in the studies to determine the relation between grinding energy and the obtained particle sizes after this process. For example, bond ball mill grindability test, bond rod mill grindability test, bond low energy impact test, JK-TEH drop weight test, sag mill comminution test. Tables show a short description of the mentioned test. In Rocky Dam, the ABT-10 model is one of the grinding models, and its parameters can be determined using the JK-TEH drop weight test. The result of the test is a crack curve T10 characteristic for a given material, which determines the percent weight of fragments that passes 1/10 of its original size. To show the possibilities of the Rocky Dam software, the simulation of crushing of single particle was done. First, the walking system of the piston and the plate for compressing the particle on the Instron testing machine was modeled. In the simulation, the weight of the piston was assumed to be 100 kilograms. The effect of gravity and acceleration due to gravity was taken into account. The speed of the piston was set up at 5,000 meter per second. Next, the spatial form of rice grain was modeled. Table presents the dimensional parameters of the modeled rice grain, and figures show a view of the modeled grain shape. Next, contacts and friction coefficients were determined and verified. The Mindlin-Dereshevich contact model was used
the adhesion forces were omitted. As the grinding model, the ABT-10 model and the Gaudin-Schumann model were chosen to map the particle size distribution after grinding. The contact modeling parameters and grinding parameters for rice are presented in the tables. The video shows the breakdown of grain in a compression test. The particles are marked with different colors depending on the size of the particles. It should be noted that particles of different geometry were obtained. The obtained particle size distribution as a result of simulation in a computer program and as a result of an experiment on a testing machine are similar to each other, although in the case of simulation, smaller particles were obtained. It should be pointed out that the simulation concerned one grain, while the results from the strain test concern 100 of grains, hence discrepancies may result. Relative error was used to assess the compliance of the simulation model with the real one. The largest relative error of the particle size fraction after grinding for the simulation results was noted for particles over sizes below 68 hundredths millimeters. As the particle size increased, the error value decreased logarithmically. The constructed simulation model best reflected the percentage of particles with dimensions above 1 and 41 hundredths, where the relative error was below 11%. The developed simulation model will be well suited to predict the particle size distribution of rice grinding to larger fractions, which is indicated by the obtained errors of the cumulative percentage of particles depending on the fraction size. It should be noted that in the real experiment, biological materials was crushed, such as rice grains, which are characterized by a great dimensional and structural diversity, which causes a significant dispersion of the results of physical experiment and determining their properties. The method of discrete elements in the case of predicting the grain size composition is the best for the grinding of brittle materials, rocks for which the structural variation is smaller within one type of material, and the calibration methods give more reliable results. Considering the large variety of rice grains and the fact that the models available in the simulation software are rather adapted to the grinding of brittle materials, it should be stated that it is necessary to conduct research and develop calibration methods that can be successfully used in modeling the grinding of biological materials. The discrete element method has recently been one of the methods most often used in analysis and simulation of the flow of bulk granular materials, supporting the optimization of the design of machines and devices. Calibrating and developing an adequate model using the discrete element method is a time-consuming process and requires a series of experiments to determine the input parameters, determining the behavior of the bulk material. Unfortunately, sometimes the correct determination of the input parameters of comminuted material would not guarantee that the simulation model will reflect reality. Commercial programs for modeling flows and comminution of materials by them facilitate the process of creating models because they do not require entering own code sequences and the user can use ready-made solutions, which shortens the time of simulation and calculations. Sometimes it can be a limitation, although most programs also allow to enter your own macros and numeric codes. The process of biological materials comminution is uncontrolled and unpredictable. For these materials, the development of simulation models reflecting actual behavior is problematic, especially as the properties of the materials vary within one species variety and also with changes in humidity. Thank you very much for your attention. Nie ma tego głosu, tak? Teraz wyłączyła pani. Tak, wyłączyła prezentację. Podziękować pisanie bardzo. Tak, pisanie napisz, że dziękuję bardzo za przedstawioną prezentację.
Halo, halo, słyszę Państwa i nawet widzę. Słyszę mnie Pani? O, tak. Aha, no to bardzo się cieszę, że na koniec Pani mnie usłyszała. Mam za tę przyjemność podziękować Pani serdecznie za prezentację, mimo takich technicznych zaburzeń. I zadam kolegom siedzącym w laboratorium takie klasyczne pytanie, aby zadali Pani pytanie, jeśli mają pytania do tego problemu, który nam Pani przedstawiła, złożonego problemu, to jest problem materiałów, no właśnie, biologicznych, czynnych biologicznie, w związku z czym ten występuje temperatura, występuje wilgotność, no i klasyczne uwarunkowania wytrzymałościowe. Dobrze mówię, czy nie? Ale to Pani, Pani nie słyszy, tak? No i, nie mam tutaj zasadniczych ze swojej strony. Uwaga, Pani bardzo ładnie to przedstawiła. Tutaj siedzieliśmy w świadomości, że Pani nas nie słyszy, ale bardzo ładnie Pani to szybko przedstawiła. No i problem, który Państwo podejmujecie, jest złożony, jako że no osobiście, jeżeli do siebie się odwołam, to z materiałami naturalnymi i na dodatek jeszcze anizotropowymi, z uwzględnieniem właśnie tych wszystkich parametrów, no trochę miałem do czynienia, więc wiele tego są trudne problemy do zamodelowania. Tak, tak, Panie Profesorze. Bardzo się cieszę, że w ogóle mogłam wystąpić, bo już mam pewne oparcie, że nie już. No to się też cieszę, że wszystko się udało. Skoro nie ma pytań z audytorium, taki mój komentarz z własnego pobudzenia, więc życzę Pani miłego reszty dnia i do zobaczenia i do kolejnego usłyszenia. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Dziękuję, że w kuluarach profesora Marka powinien jeszcze. Przepytam. Dobrze, no to nie jest też to eksploatowy. Dobrze, to wszystko prezentacja? Tak, tutaj to była ostatnia prezentacja, no bo ten pierwszy, który miał się pojawić o godzinie 16.30, on się nie uaktywnił, tak nadal? Ciężko. No ciężko tutaj jest jako drugi, więc Kępiński jest pierwszy, nie wiem, z tym robi sam. Jeszcze też Bydgoszczy? Z Kamusza. A oni są tutaj, może nie wiem. Nie przyjechali. No ale jeżeli tutaj są, to pewnie nie przyjechali. No więc, koledzy, jak to wygląda w prawie. Za 10 lat na pewno ja już może nie będę żył. A jestem bardzo ciekawy, czy w ogóle będziecie jeszcze mieli jakiekolwiek możliwości kontaktu człowieka z człowiekiem. Bo tak to trzeba było pojechać na fajną konferencję na drugi koniec świata, świat zobaczyć, poznać ludzi, prawdziwe zobaczyć, jak tańczył na przykład profesor z Buenos Aires, pan profesor z Buenos Aires w Brazylii na przykład, tango argentyńskie, jak się tam może. Nigdzie tego nie zobaczycie, tak jak tam artyści przedstawiają, jak ludzie, którzy to potrafią, bo mają to we krwi. No więc teraz, jeszcze 10 lat temu, nikt nie przypuszczał, że będziemy tak się mordować, prawda? Ale już jest ta techniczna możliwość, tylko ona jeszcze...